Jesteśmy na stadionie MKS Kalwarianka. W chwili obecnej trwają przygotowania do Międzynarodowej Olimpiady CTIF Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, która odbędzie się w Celje w Słowenii. Przygotowania idą pełną parą, zostało już niewiele czasu. Cieszę się, że tutaj udało się zorganizować Szydkowicom taki obóz przygotowawczy. Jest to świetna sprawa, mamy 3 drużyny młodzieżowe, które reprezentują Polskę na Olimpiadzie. 3 drużyny nastawione do siebie przyjaźnie. Wspomagamy się, jedni drugim wyjaśniamy problemy, widzimy co inni robią źle. No, jest to bardzo owocne i świetne spotkanie. Na tym stadionie znajduje się cała reprezentacja Polski, Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. Jest to MDP Dziewcząt OSP Szydkowice, MDP Chłopcy Grupa Mieszana, OSP Wysokiennice i MDP Zalesie Śląskie. Staramy się jako Rada Miejska wspierać ochotnicze straże pożarne. Dotujemy nowe samochody, kupujemy sprzęt strażacki, fundujemy stypendia dla młodzieżowych drużyn pożarniczych, dla członków tych drużyn, którzy zdobywają sukcesy głównie w zawodach pożarniczych odbywających się i w powiecie, i w województwie. Jest to tor polegający na pokonaniu sztafety, czyli zaczynając od startu biegną do drabinki, tak zwana ścianka spinaczkowa. Następnie jest przekazanie pałeczki następnemu zawodnikowi. Przeniesienie węża położenia na tarczy. Trenerzy nas cisną, żeby się jak najbardziej pokazać z jak najlepszej strony oczywiście. Każdy ćwiczy, aby było to miejsce jak najlepsze. Nie mówimy, że jedziemy po zwycięstwo. Najważniejsze jest, żeby zrobić swój wynik i tam się okaże, co ten wynik da. Jest to drugi start drużyny żeńskiej w tej olimpiadzie. Liczymy na sukces, ponieważ drużyna jest świetnie przygotowana. Dzisiejszy trening pokazuje, że dziewczęta mają dużą szansę na zwycięstwo. Naszym największym atutem to jest to, że jesteśmy zgraną drużyną i nasi trenerzy nas motywują. Jedziemy po to, żeby walczyć i się nie poddajemy. Jesteśmy gdzieś w tym polu medalowym, ale będzie to bardzo trudne. Szydkowice miały 5. czas na poprzedniej olimpiadzie. No myślę, że są w stanie poprawić ten wynik w grupie dziewcząt. Naszym głównym partnerem jest województwo małopolskie.